Tinky Winky, who's back? O, jesteś, pół. Enter house, stay. Dobra, wchodzimy teraz do domku, wow. Co robisz, kochany przyjacielu? O, o, Tinky Winky? Lale zabił! Czy pomożecie nam? Nam, teletubisią! Juniorski, tą twoją komiczną czapkę też można zaliczyć pod antenkę od teletubisi. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Bendy C. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Zabu Jagu. Dziękuję ci bardzo serdecznie, T.I. oraz Kaka, za te cztery piękne fanarty, bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz... My naprawdę musimy pomóc teletubisiom. No siemanko, szanowanko! Z tej strony Tommy! And welcome to Slendytubbies 3. Dokładnie, zagramy sobie dzisiaj w trzecią część Slendytubbies. Ja bardzo podchodzę sceptycznie do tej gierki, ponieważ nagrywaliśmy już Slendytubbies drugą część i wszyscy się tą grą zachwycali, mówili, że ona jest taka super hiper, mega super straszna, że ją trzeba nagrać. I wiecie co? Nagrywając Slendytubbies 2 się strasznie, ale to strasznie nudziłem. Ale powiedziałem sobie, że jeżeli wy mi napisaliście w komentarzu, że Slendytubbies 3 ma jakąś fabułę, to postaram się jej dać jakąś nadzieję. I moi drodzy, tak, Slendytubbies 3 ma swoją fabułę. To się napisało, że jest krótka, ale warto. No dobra, więc teraz testujemy. Nie wiem, czy ta gra się zmieści na jeden odcinek, czy też na dwa. Więc dlatego poproszę was o komentarze, jeżeli chcecie, abym dalej nagrał Slendytubbies 3. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Teletubisie. Lecimy z filmem, bebe! Dobra, moi drodzy, chapter O, it was good, to było wspaniałe. In a distance land leans underground machines created by the unknown capable of creating life forms. Czyli w jakimś świecie tworzonym przez dziwne maszyny, coś tam created by the unknown, stworzonego przez nie wiadomo kogo. These machines have been creating creatures known as Teletubbies for hundreds of years. Te maszyny stworzyły kreatury, które teraz są nazywane Teletubbisiami. The machines work in a secret underground lair. Te maszyny pracowały w bardzo sekretnym miejscu gdzieś w podziemiach. One of their creations, known as the Teletubby Garden, who had white fur, was designed to monitor a test group of four Teletubbies in secret. Jeden z tych kreatorów, nazywany Teletubby Guardian, czyli jakiś tam strażnik teletubisiowy, stworzył do testów cztery teletubisie w sekrecie, żeby je przetestować. They were known as Tinky Winky, Dipsy, Lala and Pooh. Nazywały się one Tinky Winky, Dipsy, Lala i Pooh. Nawet nie wiedziałem, że one się tak nazywają oprócz Tinky Winky. The four Teletubbies lived together in a dome-like home within a box landscape known as the mainland. Te cztery teletubisie żyły sobie w takiej jakby auli, nazywanej swoim domem, i żyły sobie na głównym lądzie, w zamkniętym świecie. The group were like hamsters in a cage, not knowing that they were being monitored within a fixed area. Ta grupka żyła jak jakieś chomiki w klatce, nawet nie wiedząc o tym, że są cały czas monitorowane w jakimś sztucznym świecie. They also live with an artificial intelligent machine known as Nunu. Żyły jeszcze z inteligentną maszyną nazywaną Nunu. The Teletubby Guardian monitored the group's behavior and documented it into a database, ensured the group's health, and also had to ensure that the group did not leave the area. Cały ten teletubisiowy strażnik wszystko monitorował i wszystko dokumentował po to, żeby one przypadkiem nie umarły i żeby nie opuściły tego swojego świata. Over the years, the Guardian grew a strong bond with the group, enjoying watching over them, despite the group not knowing of the Guardian's existence. Przez te lata ten strażnik tych teletubisiów bardzo dobrze się bawił i dobrze się z nimi zżył, obserwując ich. One day, things went horribly wrong. One day, things went horribly wrong. Pewnego dnia wszystko się odwróciło 180 stopni. Muszę wam powiedzieć, że historia jest dosyć ciekawa, ale ja się zastanawiam, dlaczego tutaj jest chapter O, czyli chapter 0. Czy będzie tutaj więcej niż jeden chapter? Ponieważ tak jak mówiliście, to jest jakaś tutaj śmieszna fabuła. Ale wydaje mi się, że ten chapter 0 będzie dosyć taki troszeczkę dziwny, ponieważ będziemy pewnie grali jako Twinky Winky, Lala albo Nunu. Czego one się tam nazywają? Dlaczego ktoś tworzy w ogóle grę? Nunu, it's a beautiful day! Hello, no, no, it's a nice and warm, I pretty go, it's nice and warm, okay? Odpowiemy mu teraz. Zobaczcie, że teraz mamy tutaj jakąś śmieszną inteligencję. It sure is. Today is nice and warm, okay? I'm unable to feel warmth. Why are you out here all by yourself? Dlaczego tutaj jesteś sam? Everyone misses you. Wszyscy za tobą tęsknią. I'm having fun.
czuję się dobrze, czy też bawię się wspaniale. I'm just enjoying the view, podziwiam widoki, lub też none of your concern. O, to jest takie troszeczkę, wiecie co, tak do maszyny powiedzieć? To nie twój interes. Wiecie co, odpowiemy sobie teraz coś takiego, że ja po prostu podziwiam widoki. The view from the lake today is a wonderful... I'm embracing it. Czy to jest jezioro? Bo mi to wygląda na, bardziej na takie mega morze, nie? What I see is danger, I'm not waterproof, okay? To co ja widzę, to jest niebezpieczeństwo, ponieważ nie jestem wodoszczelny. That sucks. To się... To kiepsko! We shall get you a raincoat. Powinieneś założyć sobie jakąś kurtkę przeciwdeszczową. We shall get you a raincoat, okay? No, no, that will be practical. You should head home, you haven't eaten today. Powinieneś wrócić teraz do domu, ponieważ dzisiaj nic nie jadłeś. Yeah, I'm done here anyway, let's go. Okay, tutaj jest wszystko w porządku, ja już i tak wszystko załatwiłem, więc wracajmy. Actually, I'm gonna stay here for a bit. No tak, prawdę mówiąc, ja sobie tutaj zostanę. Alright, see you later, Nunu. Więc widzimy się później, Nunu. Bye, Poo. I'll be home soon. Na razie, Poo. Widzimy się następnym razem. I wonder what the others are up to. Zastanawiam się, co inni teraz robią. No, fabuła, coś tam się śmiesznego zaczyna, ponieważ Slendy Tubbies 2 niby chyba jakąś tam miał swoją śmieszną fabułę, ale bardziej to było takie na multiplayer, wiecie o co chodzi, że gracie w multiplayer i coś tam zbieracie te... jakieś ciasteczka tych teletubisi. No tak. Na razie, no. No według mnie Slendy Tubbies 2 był taki troszeczkę dziwny. Ja wiem, że bardzo, ale to biorę. Ale to bardzo wiele osób grało, kurde, w tego Slendy Tubbies 2, jak i jedynkę, ale mi się to tak za bardzo nie podobało. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, tutaj mamy tego Teletubby Guardian na pewno. Czyli to jest ten gościu, który obserwuje te teletubisie. I teraz tak, ten Nunu czy tam Pół sobie teraz wraca do domku. Jest pewnie smutny, ponieważ on chce widzieć coś więcej niż tylko być w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale on nawet o tym nie wie, że jest w jakimś zamkniętym świecie, ponieważ tutaj pewnie są góry. There's no place like home, nie ma takiego innego miejsca jak dom, ok? Shift, run, move, ok, interact. Wow, więc teraz musimy robić tutaj coś ciekawego. Tinky Winky, Pół's back, o jesteś Pół. Hi Tinky Winky, weź mi zejść z oczu. Hi Tinky Winky. Hi Poo, I'm getting hungry. Jestem teraz już głodny. Me too, let's go inside and get tubby custards. Właśnie to są te takie ciasteczka, bo które te teletubisie sobie tutaj jedzą. Okay, but you should talk to Lala first, she's been upset all day. Powinieneś pierw porozmawiać z Lalą, ponieważ ona dzisiaj jest od rana wkurzona, nie? Dobra, więc idziemy teraz zobaczyć, co ona tutaj... Czy to jest w ogóle jakaś kobieta? To jest chyba też kobieta, Tinky Winky, ponieważ ona ma tutaj taki trójkącik na głowie i wydaje mi się, że to oznacza, że to jest kobieta. A my jesteśmy chyba mężczyzną, ponieważ on ma tutaj kółeczko na głowie i to chyba oznacza, że jesteśmy mężczyzną. Dobra, ale zobaczmy sobie, co teraz Lala tutaj ma na głowie. Ej, ej, już się gra zbugowała. Bo Tinky Winky tutaj stanął, ja już nie umiem sobie z Lalą porozmawiać. Patrzcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje. No nie, no naprawdę zbugowałem już tą grę tak od początku. Halo, Tinky Winky, weź proszę cię odejdź. He's my best friend, to jest mój najlepszy przyjaciel. No dobra, ale to odejdź. Naciśniemy sobie teraz tutaj na Lalę. No i zobaczcie, bo ja muszę iść w to miejsce, gdzie Tinky Winky stoi. Ale że on teraz tutaj stoi, to się nie może załączyć żadna interakcja, nie może się żaden skrypt załączyć, który będzie powodował konwersację między mną a Lalą, ponieważ Tinky Winky teraz tutaj stoi i zajmuje całe pole. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem. Jest, dobra, odsunął się. Dziękuję ci bardzo serdecznie, już naprawdę myślałem, że tak zbugowałem tą grę, że nie przejdziemy po prostu, nie? Dobra, Lala, o, hi, Pół, o, siema, Pół. Czy to jest też kobieta? Nie wiem, no chyba tak, no, on powiedział, że to jest she. Are you okay? Czy wszystko w porządku? Do you want to play? Czy chcesz się bawić? Goodbye. Zostawmy, po prostu powiedzmy jej goodbye. Are you okay? Czy wszystko w porządku? No, I had a bad dream last night. It was about us and Ben. Bad things happened, but I can't remember what. Nie, ponieważ miałem bardzo kiepski sen i coś złego się stało, ale już niestety nie pamiętam. Sounds scary, but it was just a dream. Try to forget about it. To był tylko sen. Brzmi strasznie, ale spróbuj o nim po prostu zapomnieć. Are you okay? No dobra, do you want to play? Czy chcesz się bawić? I don't really feel like playing. Nie za bardzo mi się chce bawić. No dobra, no to goodbye. No to jak nie chcesz się bawić, no to goodbye. Dobrze, moi drodzy, idziemy sobie teraz tutaj po tą piłeczkę. Lala's ball. Ciekawe, czy będziemy mogli użyć sobie teraz tej piłeczki. Nie, on teraz gdzieś idzie. O, dobra, interakcja. Hey, what did you do? It's okay, I didn't want to play with it anyway. No dobra, no, kopłeś, ale i tak nie chciałem się bawić, więc... No dobra, niech ci będzie. Idziemy chyba sobie teraz do domku, tak mi się wydaje. Enter house. To jest właśnie ten dom, taka pseudo-aula, że tutaj sobie mieszkamy właśnie w takich jakichś śmiesznych podziemiach. Enter house. Stay. Dobra, wchodzimy teraz do domku. Wow. Muszę wam powiedzieć, że tutaj wygląda to, jakbyśmy naprawdę Half-Life'a grali, nawet te odgłosy, które teraz tutaj były jak w Half-Life'ie, nie? Dobra, tutaj jest Dipsy. Wow, ja mówiłem, że to jest też jakiś Dipsy. Czy ja mogę sobie z Dipsy tutaj porozmawiać? Hej, Dipsy. Siema, Dipsy. Hej. Have you found your head yet?
Czy już znalazłeś swój kapelusz? Do you know how to turn on the custard machine? Czy wiesz, jak załączyć maszynę chyba do tych ciasteczek? Goodbye, do widzenia. Czy znalazłeś już swój kapelusz? Nope, it's been missing for so long that I can even remember when I lost it. Ja tak dawno go straciłem, że już nawet nie pamiętam, gdzie go zgubiłem. You find it eventually? I'm sure. Na pewno znajdziesz swój kochany kapelusik. Jestem tego pewien. Czy wiesz, jak załączyć tę maszynę? Of course, you need to press the on button on your right. Musisz nacisnąć on, załącz na prawej stronie. A, now I remember. Thanks. O, teraz sobie przypomniałem, dziękuję. Goodbye. O, if you make cup certs, zrób mi też. On teraz będzie bardzo chciał chyba, żebyśmy też mu te ciasteczka zrobili. Tutaj chyba są te ciasteczka, dokładnie. Custard machine. Dobra, naciśmy sobie tutaj na tą no power. Czyli wydaje mi się, że musimy chyba jednak tutaj załączyć to urządzonko. Okej, dobra. No power, teraz sobie naciśniemy. Power is now on. Time to make some custards. Teraz jest załączone, możemy sobie tutaj zrobić te ciasteczka chyba. To były, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie pamiętam za bardzo. Dobra, oh no, no! The machine is broken again. I guess I better fix it. No nie, znowu maszyna się zepsuła. Lepiej będzie, jak ją naprawię. Please hurry, I'm so hungry. Go fetch the toolbox. Idź, napraw, ponieważ jestem taki głodny. Znajdź tutaj jakąś toolbox, dzięki którym będziesz mógł naprawić sobie tutaj tą maszynę. Zobaczcie, jaki oni tutaj w ogóle śmieszny dom mają. Tyle, kurde, pomieszczenia, tyle tego wszystkiego, o. Builder's torch. It still works, but I don't need it right now. To cały czas działa, ale nie potrzebuję teraz tego. Wow. Toolbox, dokładnie. Tutaj mamy toolbox. Muszę wam powiedzieć, move cursor here to view inventory, ok? Dobra, czy coś jeszcze tutaj możemy wziąć? Nie, tego teraz też nie potrzebujemy, więc przebiegnijmy sobie tutaj. Niestety nie możemy tutaj przebiegnąć, ponieważ tutaj jest taka niewidzialna ściana, dzięki której, no niestety, ale nie będziemy mogli sobie tam przebiegnąć. Dobra, moi drodzy, jesteśmy sobie teraz przy tej naszej maszynce. I tutaj chyba się coś już ściemnia, mi się wydaje. I need to find the toolbox before I can fix it. No to przecież już to znalazłem. Muszę to przyciągnąć, pewnie tutaj. Okej, dobra. Naprawiamy sobie teraz tą naszą maszynkę, ponieważ wszyscy są głodni. Phew, that should do it. Yay, you did it! Timmy Custard! Tak, naprawiłeś! Yeah, yuppie! Could you please make custard and hand it to each other of us? We are hungry. Czy możesz zrobić te ciasteczka i każdemu z nas je dać? Jesteśmy głodni. Yeah, sure, I guess I'll make my own once I've made enough for you guys. Okej. Więc zrobię sobie też i dla was też więcej zrobiłem. Gdzie są te custardy tutaj? Make custards. Tutaj jeszcze musimy zrobić chyba. Ja myślę, że on sobie teraz pierdnął, nie? Bez kitu. It's ready, time to give it to one of my friends. Jest gotowe, trzeba im teraz dać naszym przyjaciołom. Okej, dobra, czy ja muszę to teraz wziąć? Nie. Tinky Winky, he's my best friend. No dobra, ale... Okej, mamy ciasteczko. Damy tutaj Tinky Winky. Teraz tak, każdemu dajemy, tylko nie sobie. Here you go, Tinky Winky, thank you, Pooh, I could live without you. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Nie mogę, Pooh, nie mogę bez ciebie żyć. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj kolejny. No nie, to naprawdę tak będzie długo działało. It's ready, time to give it to one of my friends. Okej, jest gotowe, dajmy to teraz naszym jednym z przyjaciół. Dobra, to lalę zostawimy na samym końcu, ponieważ ona jest jakaś znowu obrażona. Może po prostu ma te dni, ma czerwone dni, wiecie, o co chodzi, nie? Here you go, Dipsy. Thank you, Pooh. Don't forget about yourself. You must be hungry. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Musisz być też głodny, nie zapomnij o sobie. Teraz zjemy sobie my, a na samym końcu Lala. Dobra, moi drodzy, czy ja mogę sobie sam zjeść ten ciasteczko? Chyba zjadłem. Nie zjadłem. Czyli jednak musimy Lali naszej kochanej tutaj dać. No niech będzie, że ona jest tutaj jakaś śmiesznie obrażona, ale po prostu dajmy jej to, no. Oh, hi again, Pooh. Sniff. Comfort insult. No dobra, niech będzie comfort. Cheer up, Lala. I made some custards for you to make you feel better. Masz tutaj, Lala, zrobiłem ci tutaj jakieś ciasteczka, żebyś się lepiej poczuła. Thank you, Pooh. You are a true friend. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Pooh. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Lala feels a bit better. Ona się lepiej teraz czuje. Dobra, moi drodzy, co ja teraz tutaj muszę zrobić, ponieważ nie za bardzo wiem. Czy ja muszę sobie też zrobić tutaj ciasteczko? Now to take myself some tubby custards. Więc teraz ja sobie muszę teraz tutaj zrobić te ciasteczko. 10 godzin później, aż tak długo. Czyli wydaje mi się, że teraz będziemy spali. Dokładnie, śpimy sobie. Ładnie, pięknie, on nas dalej obserwuje, wiecie, o co chodzi. Ogląda śpiące zwierzątka. Nieładnie tak, nieładnie tak. I can't sleep, nie mogę spać. No widzę, że masz oczy szeroko otwarte. Nie mogę spać. Co się stało, przyjacielu? Opowiedz nam. Okej? Okay? Teraz strzec z łóżka. Idzie sobie chyba ciasteczko zrobić. Tylko że teraz idzie ten fioletowy, czy to jest? Jezus Maria, co to było? Już się zaczyna jakiś tutaj mega super hiper dziwny horror. Co? Co ja teraz muszę tutaj zrobić? Nie umiem się ani tutaj poruszyć, ani nie stinky winky. What are you doing? Co robisz? Get back into bed, it's late. Wracaj do łóżka, jest późno. You broke the machine. Zepsułeś maszynę. Co robisz, kochany przyjacielu? O-o. Wait, where are you going? Czekaj, gdzie idziesz? O-o, moi drodzy.
zaczyna się teraz tutaj, nieciekawie. Wake the others, obudź innych, follow Tinky Winky alone. Idź za Tinky Winky samemu. Obudźmy, idźmy teraz tutaj wszyscy. Guys, wake up! Tinky Winky broke the custard machine and left. Zepsuł tutaj tą naszą maszynę i uciekł. What? Why? Dlaczego? I don't know, but I'm worried. We need to find him. Nie wiem, ale się martwię, muszę iść go znaleźć. Okay, go get a torch from the workbench and I'll be up in a minute. A nie musisz się malować, kochana Lalo? Okay, weź tutaj latarkę i ja będę gotowa za minutę. You guys go on, I'll wait here in case he comes back. Dispy sobie tutaj śpi, on nie chce się tutaj nigdzie ruszać. Powiedział, że on lepiej tutaj poczeka, jeżeli by wrócił, to on po prostu tutaj będzie. No dobra, weźmy sobie teraz tą naszą kochaną latarkę. Pick up. Nie wiem teraz, gdzie tutaj tą latarkę będziemy mogli sobie załączyć, ale pewnie jest już załączona. Okej, time to find Tinky Winky. Okej, więc pora znaleźć Tinky Winky. Miejmy nadzieję, że Lala już tutaj powstała. Lala? Dobra, Lala już... Nie, Lala... Czy to jest Lala? Coś tu jest nie... Dobra, Lala już stała, a ten Dispy sobie śpi. Okej, nie mogę tutaj nic zrobić, żadnej interakcji. Okej, let's go find him. Okej, chodźmy go poszukajmy. Jak on tutaj biegnie, desperacko biegnie, moi drodzy. Tutaj już nie ma... Flowers, okej? Flowers. They are so pretty, one są takie piękne. Lala, Lala też... Lala, ja tutaj się nie mogę nigdzie w lewo ani w prawo ruszyć. Flowers tutaj są, flowers, musimy chyba pewnie tutaj szukać. Ej, Lala, dlaczego ty tak szybciej idziesz ode mnie? Tinky Winky, where are you? Tinky Winky, gdzie jesteś? Tutaj są co prawda jakieś flowery i możemy je tutaj... Lala, I'll go right and look for him at the lake. You go left. Ja idę w prawo, zobaczyć czy go przypadkiem nie ma nad jeziorem, a ty idziesz w lewo. Bo teraz on poszedł w prawo, a ona poszła w lewo, także jest coś tutaj nie tak. Tinky Winky, are you around here? Tinky Winky, czy ty tutaj jesteś? Gdzieś w pobliżu? Chyba go nie ma, moi drodzy. To się robi taki horror, że to jest po prostu masakra, nie? I guess I should look around. Okej, tu jest... Custard. No dawaj, ale biegaj, bo ja nie mam czasu, ziomek. Custard. Tutaj zostawił swój... No ale... Trippy Custard, how did that get here? Tutaj jest jego ciasteczko, skąd ono się tutaj wzięło? Tinky Winky doesn't seem to be here, I guess I better check the lake. Wydaje mi się, że go tutaj nie ma, lepiej sprawdzę teraz jezioro. No dobra, więc idziemy teraz do jeziora. No, sami widzicie, że oni tutaj nie mają jakiegoś tam wielkiego świata. Tylko jezioro, widok na góry, swój dom i parę kwiatków. I to by było na tyle. Dobra, idziemy teraz w stronę... W którą stronę? Co to było? Lake, okej, dobra, no idziemy na lake. Czy ja muszę tutaj nacisnąć, czy co mam tutaj zrobić? Dobra, możemy się odwrócić tutaj, nie, musimy iść teraz tędy. Więc dobrze, pobiegniemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie tędy. Tylko ja się boję, że za chwileczkę coś nam tutaj wyskoczy, tak jak przed chwileczką. Na nasz twarz coś wyskoczy, nie, na naszą twarz. Dobra, mamy teraz tutaj lake. O, jest, a gdzie jest Lala? Tinky Winky? Lalę zabił! Wow! Czy jest wszystko z tobą w porządku? Oh my god! Ooh. He's chasing me! I better get to the house quick! Ooh. Co? Nie wiem, czy biec tutaj na skróty, czy też. Nie! On tutaj biegnie! No, on tam biegł, widzieliście to? On biegł z tego śmiesznego takiego... przez tą trawę biegł tam i w ogóle. Ty, ja mam nadzieję, że w ogóle tutaj dobiegniemy. Czy da się w ogóle tutaj na skróty biec, czy lepiej nie biec na skróty? Moi drodzy, ja czuję, że on naprawdę mnie smera po tyłku i tutaj tak bardzo mocno. W ogóle odgłos jest też wzięty w ogóle z tego, nie? Ze Slendy Tabis 2, ponieważ Slendy Tabis 2 był bardzo podobny dźwięk, że ktoś nas tak właśnie goni, jest takie... Dobra, moi drodzy, lecimy tutaj cały czas Teletubby House, żeby go tutaj nigdzie po drodze nie było, ponieważ jak on mnie teraz tutaj draśnie, jak on mnie posmyra po naszym tyłeczku, to nas będzie potrafił zabić, zniszczyć, nie? Dobra, już chyba tutaj jesteśmy, miejmy nadzieję, że to... O, jest Teletubby House, dobra! Zamyka tutaj drzwi szybko! No! Oh no! How could this happen? O nie, co się stało? Something must have been wrong with the capsule, coś musiało być nie tak z tymi ciasteczkami. No nie, biegnie. Coś jest z nim nie tak, chyba mu te ciasteczka nie zasmakowały. Hold, okej? Okay? Zobaczcie, moi drodzy, jaka tutaj jest w ogóle akcja, jakie tutaj w ogóle jest... Hold, okej, okay, muszę teraz tutaj przeskoczyć, hold. Dobra, spoko, na spokojnie. Kurde, muszę wam powiedzieć, że ta akcja, jaka tutaj się teraz rozgrywa w tych teletubisiach, naprawdę, aż mi serce teraz tak dziwnie podskakuje, że to jest masakra. No dobra, hold, wow! A, bo my teraz się przewróciliśmy. My teraz salto zrobiliśmy, wow! Dobra, hold! O, hold! No nie, no jakim cudem on mnie teraz tutaj zabił, no!
Przecież to jest taka prosta gra, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, robimy teraz tutaj salto przez ten pień, przeładnie przeskakujemy, piękne salto zrobione. I teraz będzie hold na dół. Już. O, teraz do góry, okej, okay. I co teraz? A bo my teraz jakoś sprawdziliśmy, czy on tutaj za nami biegnie. Coś jest nie tak z tymi ciasteczkami tutaj, naprawdę. Nie jedzcie ciasteczek od Teletubbiesi, ponieważ one mogą być jakieś tutaj bardzo dziwne. Dobra, biegniemy sobie cały czas. O! Jak go wyminęliśmy, wyprzedziliśmy go ładnie, moi drodzy. Ooo! Drzewo się tutaj rozwaliło, to chyba tak specjalnie teraz było. To pewnie teraz on zrobił. Dobra, biegniemy, uciekaj, mój drogi. Dobra, gdzie teraz? Tutaj pewnie na dół musimy zejść, nie, jednak... Wow! Dorwał nas! I better get the remaining casters for research to find out what that went wrong and to prevent things getting worse. Muszę teraz... To my gramy jako... You! I better get it... Czyli my gramy jako ten teletubisiowy coś tam... Strażnik. Chapter 1, a new day! It has begun! Tinky Winky has killed Pooh and the rest of his friends. Zaczęło się! Tinky Winky zabił Pooh oraz resztę. You believe that the caster was responsible for his attacks? Wierzysz w to, że ciasteczka były tym powodem, że Tinky Winky wszystkich zaatakował? You use your computer in attempt to contact other tubis and the satellite station, but with no success. Używałeś komputera, żeby się skontaktować z innymi tubisiami, ale niestety bez sukcesu. Without any delay, you prepare a plan to find all of the infected casters before traveling to the satellite station for help. Bez żadnego przeciągania stworzyłeś plan, żeby zebrać te wszystkie zainfekowane ciasteczka, zanim będzie za późno. It's up to you to find out the truth. W twoich rękach jest cała ludzkość teletubisi, żeby się dowiedzieć prawdy. Dang it, for some reason I can't contact the satellite station for help. No nie, z jakichś powodów nie mogę się z nikim skontaktować. It looks like I'm on the my own for myself. Okej, czyli jestem teraz sam. It's dark, I need to get any... To get my night vision camera from the storage room before going outside. Okej, czyli ja teraz będę musiał użyć tutaj mojej kamery na podczerwień, ponieważ jest ciemno. The storage room is locked. I can unlock it from the control room. Jest zamknięte, mogę tutaj to otworzyć z control room. Once I get this caster, I should go to the satellite station for help. Zanim zbiorę te... Znaczy muszę pierwszy zebrać te ciasteczka, dopiero później muszę iść po pomoc. Other tubis... Przepraszam. Moi drodzy, inni teletubisie też mogą być tutaj w potrzasku i musimy im teraz tutaj strasznie pomóc, nie? Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Muszę wam powiedzieć, że teletubisie się zapowiadają tak 6 na 10. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam.